W okresie świątecznym słyszymy je prawie wszędzie. Możemy się na nie natknąć w telewizyjnej reklamie i w radiu, w centrach handlowych i w zatłoczonym autobusie. Kolędy, pastorałki,
Wielu z nas lubi sięgać po te od dziecka znane utwory. Lubimy słuchać tych świątecznych utworów, lecz czym byłyby święta, gdyby nie wspólne kolędowanie śpiewem przy wigilijnym stole czy w czasie nabożeństw w kościele? Szczypta historii. Samo słowo kolęda pochodzi z łaciny. W starożytnym Rzymie obchodzono kalendy styczniowe, kalendę januarię, czyli początek nowego roku. Ludzie składali sobie życzenia i obdarowywali się nawzajem prezentami. Wykonywano pieśni będące powitaniem i pochwałą gospodarza odwiedzanych domów i symbolizujące nowy rok. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa tematyka pieśni coraz bardziej krążyła wokół narodzin Chrystusa. Pisano melodie do łacińskich hymnów, powstawały też utwory niezwiązane z oficjalną kościelną liturgią, pastorałki i kolędy w językach narodowych. Impuls do rozwoju bożonarodzeniowych pieśni dał Franciszek z Asyżu, który zapoczątkował zwyczaj wystawiania jasełek, w których muzykolodzy doszukują się źródeł wielu współczesnych kolęd. Pierwsza polskojęzyczna kolęda pochodzi z 1424 roku. W języku polskim kolęda posiadało wiele różnych znaczeń. Dawniej słowo to oznaczało podarunek, noworoczny, wigilijny, bożonarodzeniowy, albo po prostu nowy rok. Ludzie, chodząc po domach, składali sobie życzenia. Księża chodzili po kolędzie, odwiedzając parafian w ich domach. Dzisiejszym kolędowaniem chcemy zatrzymać się przy betlejemskiej stajence. Na początku chcemy Państwa wprowadzić w klimat wędrujących do Betlejem Maryi i Józefa. Usłyszymy utwory Siadła Maryja, po nim Wśród nocnej ciszy, Złota Jerozolima i Cóż to za dziecię. Zaprośmy artystów gromkimi brawami. Thank you.
własnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, duch się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem, pospieszajcie przywitać Pana. Zawieja i beznadzieja, złota Jerozolima, a w biednym Betlejem Pani syneczka w grocie pobiła. Zima się ludzi trzyma, złote denary wszędzie, bieda straszna Betleje, tam tylko Pan przybędzie. Do szopy wszyscy, to ogrzać pragnie ręce. Starami, by odstajało serce. Do szopy wszyscy, to ogrzać pragnie ręce. Starami, starami, starami.
starami, by oddajało serce. Nie do złota ni mirry, nie do różanych kadzideł, ale do szopy w zawieje. Tej nocy Pan do nas przybył. Nie do wieży z księgami, gdzie mędrcy świata najwięksi, ale do szopy w zawieje, gdzie pastuszkowie są pierwsi. Do szopy wszyscy, kto oddać pragnie ręce, starami, 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 by oddajało serce. Do szopy wszyscy, kto oddać pragnie ręce, starami, 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 by oddajało serce. Do szopy wszyscy, kto oddać pragnie ręce, starami, by oddajało serce. Cóż to za dziecię słodko śpi na sianie w twardym żłobie? Aniołów pieśń dla niego brzmi wśród pól w tej nocnej dobie. Dlaczego leży w stajni tej wśród zwierząt w podłym żłobie, bezgrzesznych grzesznym ludziom śle nadzieje w swoim słowie? To jest Chrystus Pan, co ludziom z nieba został dan. Śpiesz Mu oddać cześć, to Jezus, Syn Maryi. Przyniesie Jemu dary swe, dziwnej nocy. To jest Chrystus Pan, co ludziom z nieba został dan. Śpiesz Mu oddać cześć, to Jezus, Syn Maryi. Brzmi ma pieśni chwał, Bóg grzesznym ludziom zbawcę dał. Cud, bo w żłobie śpi dzieciątko, Syn Maryi. Farum dalej, alej la pandan dej.
fam dam dej, farum dalej, alej, la fam dam dej, alelej, farum daj, daj. By przygotować się do kolejnej kolędy, potrzebujemy kilku chwil. Wykorzystam ten czas, by przedstawić Państwu niezwykłą historię kolędy Bóg się rodzi, autorstwa Franciszka Karpińskiego. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. To te słowa autora kolędy Bóg się rodzi wyrażają najgłębszą tajemnicę narodzenia Jezusa. Nieskończony Bóg, Stwórca nieba i ziemi, wszystkich bytów niebieskich i ziemskich, przyjął postać człowieka, istoty słabej, podatnej na choroby, tej, której istnienie jest ograniczone czasem. Karpiński napisał Bóg się rodzi na życzenie księżnej Izabeli Lubomirskiej z Czartoryskich i wydał wraz z innymi pieśniami okolicznościowymi w zbiorze Pieśni nabożne z 1792 roku. Autorem muzyki natomiast najprawdopodobniej jest Karol Kurpiński. W czasie późniejszym nie obeszło się bez prób, jednej udanej, do pisania kilku wersów do kolędy. Autorem słów, które do dziś znajdują się w kolędzie, a które zostały dopisane w czasie późniejszym, jest Gustav Ehrenberg. W czasie Wiosny Ludów dopisał słowa, w których stara się zachęcić do walki narodowo-wyzwoleńczej. Zapraszamy do wspólnego kolędowania śpiewając Bóg się rodzi. Następnie usłyszymy z Narodzenia Pana, Cicha noc, Dziękuję, nad Betlejem. Się rodzi, noc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a Słowo ciałem się stało. Ziemiany Bóg porzucił szczęście swoje. Przemiędzy lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a Słowo ciałem się stało. Mieszkało między nami, niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a Słowo ciało.
zgromadzony, żółw mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony, bydło, pasterze i siano. Ubodzy was to spotkało, witać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ubodzy was to spotkało, witać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław ojczyznę miło. Dobry gradak, dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie pasterzów, co pasi pod gorem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie pasterzów, co pasi pod gorem woły. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Słyszeli, zaraz do Betlejem prosto bierzeli. Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Oh, 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 oh
Pan weźmie nas między niewiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Bo ten Jezus niebadany weźmie nas między niewiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Bo ten Jezus niebadany weźmie nas między niewiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Bo ten Jezus niebadany weźmie nas między niewiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Panie mój, znów minął rok, raz uśmiech był, raz obaw mrok, lecz w końcu już święta są. Kochany mój, nadzieję daj i wiarę też, za rękę złap, bo straszny chłód, a święta są. Tak jak z nieba śnieg upada mnie,
nosisz mnie i tak wciąż podnosisz mnie. Mijam z zimą, bo nie przetrwam sam, gdy ciebie brak. Dziękuję za twój śmiech, on tak ogrzewa mnie. Łagodny głos twój, słodszy niż aniołów śpiew. Właściwych słów znaleźć sam nie umiem, więc powiem tylko, że dziękuję. W śniegu leżymy tak, mamy wspólny plan na 100 lat. Oby już tak wiecznie trwał świąteczny dzień. Tutaj nasz będzie dom, oddaję serce w twoją dłoń. A świece lśnią świąteczny dzień. Tak jak z nieba śnieg upada deszcz. Lecz podniosę cię, potem znów podniosę cię. Jak choinka w wigilijną noc, chcę światło mieć. Dziękuję za twój śmiech, on tak ogrzewa mnie. Łagodny głos twój, słodszy niż anioł śpiew. Właściwych słów znaleźć sam nie umiem, więc powiem tylko, że dziękuję. Światełek blask rozświetla noc, lecz to ty rozświetlasz mój mrok. Dziękuję za twój śmiech, on tak ogrzewa mnie. Łagodny głos twój, słodszy niż aniołów śpiew. Woli twej wciąż do końca nie pojmuję, więc powiem tylko, że dziękuję. Radosna wieść była tam natchnieniem.
się wieść, że się tam narodził król. W drugiej części naszego spotkania chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego śpiewu. Odstawiamy artystyczny kunszt i podniosłość wykonania na rzecz budowania wspólnoty śpiewem. Moi drodzy, bardzo fajnie jest na koncercie, bo można posłuchać utworów takich ładnych, wypieszczonych, takich, no właśnie, tak jak powinny być, ale moi drodzy, kolędowanie to nie jest tylko słuchanie kolęd, utworów, zachwycanie się, ale to przede wszystkim współuczestnictwo. Także kto chciałby z Was wejść w to współuczestnictwo w kolędowaniu? Ręka do góry. No to niewiele. To zapytam jeszcze raz, kto chciałby? O! To jak zapytam trzeci raz, to będzie cały las rąk. Kto chciałby? O, no to lecimy. Mamy troszkę w zanadrzu. Także moi drodzy, tak jak w ubiegłych latach, oczywiście będziemy śpiewać wszystkie zwrotki, jakie udało się znaleźć. Co pierwsze? Dzisiaj w Betlejem. I oczywiście chór trochę ciszej będzie teraz śpiewał. Bardziej słuchamy Was. Tekst jest... Ciszej Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterzy śpiewają, bydlem tak lękają, cuda ogłaszają. Druga. Wstaje.
wszechświat powstaje, lecz chce Pana Syna rodzi. Ale znamy oczywiście. Oswobodzi, Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Zobaczymy, jaka trzecia będzie. Trzej królowie. Trzej królowie i trzej królowie od sądu przybyli. I dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda. Jest jeszcze jedna? Więc moi drodzy, może zróbmy tak, wróćmy do pierwszej zwrotki, ale zrobimy tak, że zrobimy małą bitwę. To podzielmy tutaj kościół tak na połowę. Tu będzie jeden chór, a tu będzie drugi chór. I pierwszy chór śpiewa Chrystus się rodzi. To jeszcze raz spróbujmy. Chrystus się rodzi. Dobrze, to spróbujmy pierwszą zwrotkę. I Betlejem dzisiaj, Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła. Cuda, cuda. Jeszcze raz refren. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Świetnie nam idzie. To może idziemy do następnej kolędy. To mamy już dobrze przepracowane. Gdy śliczna Panna. Ja się boję śpiewać takie utwory. Może byś spróbował zacząć. A my oczywiście się włączamy. Śliczna Panna. Oczywiście można się bujać. Cieszę się z nieba, śliczni Anna.
Drodzy, nie czujecie, że robi się trochę sennie? Tego tak żwawo teraz trzeba. To my zaczniemy pierwszą zwrotkę jako chór, a wy śpiewacie drugą, dobrze? Dobrze. Przywierzyli do Betlejem pasterze, kraju skocznie dzieciąteczku na liże. Moi drodzy, was jest więcej. Yeah! Brawo drugiemu chórowi. To teraz wy się rewanżujecie im. Mario, czy ty wiesz, że rozpoczniesz? Naprawdę? Jezus malusieńki leży wśród stajenki. Włączamy się oczywiście. Nie dała mu matula sukienki. Płacze z zimna. Zimno, szumek, pani, zdaję, pani się.
Moi drodzy, ja bym chciał zaprosić tutaj dzieci. Chodźcie, dzieciaki. Chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kto z was lubi muzykę? Ręka do góry. Wszyscy lubicie muzykę? A chcielibyście tak stworzyć na prędce chór? Taki osobny? Chodźcie. Jaką kolędę byście chcieli zaśpiewać? Co byś chciała? Świeć, gwiazdeczko, mała świeć. Przepraszam, czy mamy w repertuarze świeć, gwiazdeczko, mała świeć? Jak? Mamy? Świeć, gwiazdeczko. Zaprowadź mnie prosto do Betlejem, tak? Ale wiecie, to jest... Na koncercie to trzeba się odwrócić do... No właśnie. To czekajcie, ja stanę tutaj. O, właśnie, tutaj ja będę wami dyrygował, dobrze? Teraz sprawdzimy, kto zna słowa, tak? A jak ktoś nie zna słów, to będzie tak jednym okiem musiał patrzeć tutaj albo tutaj. Kto umie? Kto poprowadzi? No to spróbujemy. Brawo, brawo, brawo. A powiedzcie mi, dzieciaki, teraz tak, dokąd ta gwiazdeczka zaprowadziła mędrców? Dzisiaj mamy trzech króli. Dokąd? Do Jezusa. A gdzie ten Jezus był? Gdzie był ten Pan Jezus? W stajence. A gdzie to było? W Żelkowie? W Betlejem. W Betlejem to było oczywiście, czyli gwiazda prowadziła mędrców, żeby spotkali Pana Jezusa, który był sobie w żłóbku, leżał w Betlejem, a obok niego byli Maryja i kto jeszcze? Maryja i Józef. No właśnie. Dobra. Piona. Wirtualna. Dobra. Dzięki. Wracajcie do swoich rodziców. Co jeszcze? Triumfy Króla Niebieskiego. To śpiewamy. Triumfy
bądź, chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom Maryja Dziewica, zrodziła Maryja Dziewica, niczego Boga bez rodzica, niechna z piekła była mi, a niebieski poznał, pałaca. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Co byście jeszcze chcieli zaśpiewać? Jakieś propozycje? Może akurat będziemy znać. No to Lulaj, że Jezuniu. Mamy.
nostalgicznie się zrobiło. Tak. Spróbujemy coś jeszcze ożywić, sytuację. A wczoraj z wieczora. Zgadzamy się brawami. Każdy został artystą w tym koncercie. Ja przekazuję mikrofon. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Dobiega końca nasze wspólne kolędowanie. Dziękujemy za wspólny śpiew i przemiłą atmosferę. Dziękujemy Panu Bogu za to, że dał nam ten czas. Dziękujemy tym, którzy przygotowali to wydarzenie, artystom. Szczególne podziękowania dla Marii Kicińskiej, przygotowującej chór, oraz Damiana Kryńskiego, przygotowującego instrumentalistów. Serdeczne podziękowania dla wszystkich solistów i osób śpiewających w chórze. Dziękujemy również wszystkim instrumentalistom.
I na koniec serdeczne podziękowania dla obsługi technicznej, osób zaangażowanych w realizację dźwięku, światła i nagrań wideo. Niech ten wieczór zakończy się śpiewem uznawanej za jedną z najpiękniejszych kolęd ogłaszających narodzin Zbawiciela. Zaśpiewajmy wspólnie, gdy się Chrystus rodzi. Moi drodzy, i na początek tego nowego roku właśnie to niech będą takie życzenia ostatnimi frazami tej kolędy, żebyśmy umieli oddawać Panu Jezusowi wszystkie nasze troski, a On będzie osładzał nasze życie swoją obecnością. Wszystkiego Wam najlepszego. Dziękujemy Wam za wspaniały wieczór, za wspólne kolędowanie, śpiewanie Panu Jezusowi. Mam nadzieję, że tak chociaż odrobinę poczuliście, że te święta tak wróciły choć na chwilę w naszej wspólnocie tutaj. Także serdecznie Bóg zapłać. Moi drodzy, dziękujemy jeszcze raz artystom, muzykom. Więc po ciężkiej pracy zawsze dla artystów brawa smakują idealnie, ale moi drodzy, wiecie, nie samymi brawami człowiek żyje. Więc chcielibyśmy Was prosić, jeżeli byście chcieli się dorzucić dla młodych na pizzę, to tam przy wyjściu ktoś będzie stał i można wrzucić do koszyka. Dziękujemy Wam bardzo. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami.
Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Dobrej nocy.